Trzecia sesja plenarna zatytułowana jest Ile zabraknie pieniędzy i skąd je wziąć? Rozumiem, że zakładamy, że na pewno zabraknie, a sesję tę poprowadzi Sonia Buchholz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, którą bardzo proszę o przedstawienie gości tu w studio, ale także tych online. Dzień dobry. W sesji plenarnej 3 zadamy takie dziecięce pytanie, ile zabraknie pieniędzy i skąd je wziąć. Natomiast nasi eksperci zdecydowanie są w stanie odpowiedzieć na to profesjonalnie z każdego różnego możliwego kąta. No i takich ekspertów właśnie mamy tutaj dzisiaj na scenie i online. Tak więc na scenie są z nami minister Piotr Patkowski. Dzień dobry. Podsekretarz stanu finansów publicznych, podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów, rzecznik dyscypliny finansów publicznych oraz pan Jan Zygmuntowski, prezydent Fundacji Instrat. Dzień dobry państwu. Natomiast zdalnie dołączą do nas pozostali goście. Pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Moje uszanowanie, witam państwa. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego S.A. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Oraz pan Grzegorz Radziejewski, koordynator polityki budżetowej, Dyrekcja Generalna do Spraw Budżetu Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i co, chyba zaczniemy od pierwszej tury pytań. To znaczy zaczynamy od pytania, które musiało tutaj paść, ponieważ zapewne przez ostatnie dwie, trzy godziny słyszeli państwo COVID i pandemia odmienione przez wszystkie możliwe przypadki wielokrotnie. No i my niestety nie uciekniemy od tego tematu. Więc epidemia zmieniła priorytety polskiego rządu. Potrzebujemy pomocy firmom, tak, w utrzymaniu zatrudnienia, wsparcia dla bezrobotnych, większych wydatków w sektorze zdrowia. No i w związku z tym stąd wynikają nasze zwiększone potrzeby wydatkowe i większe zadłużenie. Z tego co wiemy, to w 2020 roku deficyt według metodologii europejskiej wyniesie 12% PKB. Więc w 2021, co prawdopodobnie pan minister Patkowski potwierdzi, czeka nas konsolidacja fiskalna, czyli ograniczenie wydatków i próba zwiększenia przychodów budżetowych. Dlatego też zadajmy sobie takie pytanie. Właściwie na co w kolejnych latach może nam zabraknąć, a na co nie powinno? I to pytanie kieruję do pani Moniki Kurtek. No proszę państwa, ja może trochę przewrotnie odpowiem, że jeżeli chodzi o braki środków, to my w zasadzie je mamy cały czas, bo deficyt w finansach publicznych, w budżecie państwa mamy praktycznie co roku. Kwestią jest tylko skala tego deficytu, no ale jeżeli deficyt, to znaczy, że brak środków. Natomiast jeżeli chodzi o całą pandemię, to oczywiście ta pandemia bardzo, bardzo duże piętno odciska na finansach publicznych i to dotyczy nie tylko Polski, ale w zasadzie większości krajów na świecie. I tu trzeba jasno powiedzieć, że w momencie, kiedy ta pandemia wybuchła i władze, rządy zaczęły podejmować decyzje o uruchomieniu właśnie pomocy publicznej, no to trudno się dziwić, że takie działania zostały podjęte. W zasadzie chyba nikt nie wyobraża sobie dzisiaj tego, że w sytuacji, gdzie pandemia wybucha, rząd nie robi nic. I ta pomoc oczywiście była bardzo potrzebna. W pierwszej kolejności to były zwiększone nakłady na służbę zdrowia, no bo czynnik medyczny tutaj był przyczyną całego kryzysu, czy nadal jest. W dalszej kolejności firmy i wiemy na ten moment oczywiście, że te uruchomionki, no po pierwsze zapobiegły dużej fali bankructw, którą na pewno byśmy mieli i zapobiegły również gwałtownemu wzrostowi bezrobocia, które też pewnie byśmy mieli. No ale zaczynają się pojawiać pytania. Zaczyna się pojawiać pytanie, czy ten temat pomocy publicznej został zarządzony właściwie, czy można było tym tematem zarządzić inaczej, a druga kwestia, w jaki sposób będziemy wychodzić z tego ogromnego deficytu, który już w tym roku nam się pojawi i z ogromnego zadłużenia, czy skoku tego zadłużenia, który również się pojawi. No i tutaj oczywiście na niektóre z tych pytań na razie jeszcze trudno odpowiedzieć, bo chociażby jeżeli chodzi o
temat zarządzania tematem, to jeszcze potrzeba czasu. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że będzie trudno w latach również kolejnych ze schodzeniem z deficytem i ze schodzeniem również z poziomem zadłużenia. To będą procesy, które będą musiały trwać lata. My wiemy, że w tym roku mamy ogromny kryzys, mamy ogromny spadek PKB, w zasadzie pierwszy spadek PKB od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu lat, pierwszy po transformacji. I że w roku przyszłym ten wzrost gospodarczy nam przyspieszy, ale bardziej będzie to efekt statystyczny. Natomiast w kolejnych latach prawdopodobnie my powrócimy do znowu niższej ścieżki wzrostu gospodarczego. Co więcej, nie wiemy, jak sytuacja epidemiologiczna będzie się rozwijać. Na dzień dzisiejszy wiemy, że druga fala pandemii wzbiera, a przecież nikt nam nie zagwarantuje, że nie będzie trzeciej, czwartej czy kolejnej fali tej epidemii. Więc cała ta sytuacja finansów publicznych niestety może jeszcze się pogarszać w tym sensie, że ta pomoc publiczna może okazać się jeszcze konieczna w kolejnych latach. Jak będziemy z tego wychodzić, czy nam zabraknie pieniędzy? No myślę, że może się pojawić problem zwiększania się deficytu. Gdzieś tam pojawienie się jakiegoś wzrostu gospodarczego trochę nam tutaj te statystyki może obniżać, ale uważam, że nie obędzie się bez cięcia wydatków w kolejnych latach. To może nie będzie rok ten przyszły, czy nawet kolejny, ale te wydatki będą musiały być ścinane i obawiam się, że głównie transfery socjalne, które są w tej chwili zaadresowane do wielu grup i przed tymi grupami trochę tak jakby udajemy, że nic się nie dzieje. Mamy kryzys bardzo poważny, a tym grupom mówimy, że te świadczenia, które dostawały, będą dostawały nadal, a nawet tak w roku przyszłym niektóre mają być zwiększane, to one zostaną zwiększone. Wydaje mi się, że na dłuższą metę, długofalowo, taka polityka jest nie do utrzymania. Także z jednej strony ten wzrost gospodarczy, gdzieś tam, który się pojawi, z drugiej strony te opłaty, podatki, które gdzieś tam też się nowe pojawiają, niezależnie od tego, jak my je nazwiemy, to jednak są to jakieś obciążenia dla obywateli i to są wpływy do budżetu. No i trzecia rzecz to rzeczywiście te cięcia wydatków, które według mnie, tak jak powiedziałam już, będą musiały nastąpić. Dziękuję. No cóż, perspektywa taka sobie na pewno nie jest, nie ma co patrzeć w różowych okularach na przyszłość, więc zastanówmy się tak rzetelnie. Mamy przed sobą perspektywę dużych wydatków i istnieje ryzyko, że niestety 2020 rok i 2021 to nie jest koniec tego spowolnienia, a być może wychodzenie z niego będzie trwało jednak trochę dłużej, albo być może skończymy z trochę bardziej płaską ścieżką wzrostu. Już teraz ocieramy się o konstytucyjne limity długu. Wobec tego, co wyznacza granice bezpiecznego długu? I chciałabym to pytanie skierować do pana ministra Patkowskiego. Dziękuję bardzo. Tak, jednym zdaniem, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, co wyznacza limity bezpiecznego deficytu i bezpiecznego długu, to odpowiedź mi prosta, wierzyciel. Dopóki znajduje się nabywca, który potem będzie wierzycielem na emitowane przez Skarb Państwa obligacje i dopóki będzie kupował te obligacje po niskiej rentowności, to możemy mówić o bezpiecznym długu. Ale to jest oczywiście jednozdaniowa odpowiedź, która nie wyczerpuje w pełni tematu. Gdy patrzymy na dług, to musimy odejść na pewno od takiego fetyszu i postrzegania długu jako coś jednoznacznie złego. Tutaj moja przedmówczyni określiła deficyt, że w momencie, w którym się pojawia deficyt, oznacza to brak środków. Ja postrzegam to trochę inaczej. Deficyt w budżecie państwa oznacza, że pewien koszt, który musiałyby ponieść inne podmioty w gospodarce narodowej, ponosi Skarb Państwa, który zawsze zadłuża się taniej niż te podmioty, czyli jest to z korzyścią. To nie jest tak, że ten deficyt, jak go nie ma, to on gdzieś całkowicie znika. On jest po prostu ponoszony przez inne grupy społeczne i warto o tym pamiętać, podejmując taką decyzję, czy deficyt jest dobry, czy zły. Deficyt jest pożyczeniem pieniędzy przez państwo, które pożycza go na bardziej korzystnych warunkach niż inne podmioty w gospodarce narodowej. Warto mieć zawsze taką świadomość, gdy o tym debatujemy. Natomiast oczywiście dług i deficyt nie mogą mieć jakichś nieokreślonych górnych limitów.
i one się gdzieś powinny znajdować. Do tej pory uznawaliśmy takie dwie świętości, 60% długu, 3% deficytu. Dzisiaj już od tego odchodzimy, chociaż to jest bardziej skutek, bo jak popatrzymy na wiele krajów już starej Unii Europejskiej, to zauważamy, że oni tych reguł często nie przestrzegali, może z wyjątkiem Niemiec. Czyli te dwie świętości już od dłuższego czasu w starej Unii Europejskiej nie obowiązywały. Natomiast dzisiaj ten dyskusja dotycząca tego limitu 60%, ona się toczy i bardzo dobrze, że się toczy, bo w czasach pandemii, kryzysu gospodarczego powinniśmy toczyć dyskusje ekonomiczne i potem ewentualnie większość parlamentarna powinna z tej dyskusji wyciągnąć wnioski, nie przesądzając teraz, jakie te wnioski będą, bo tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno tej dyskusji nie wolno się bać i nie wolno z niej rezygnować. Natomiast jeśli chodzi o górną granicę długu, to myślę, że tutaj są takie dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to jest koszt obsługi tego długu i proszę zauważyć, że w tym roku, mimo że nominalnie nam ten dług wzrasta, to koszty jego obsługi spadają. To nas na pewno bardzo powinno w tym momencie cieszyć. I dopóki ta granica górna długu nie powoduje takiej skali jego obsługi w ciągu roku, że to już nam niestety hamuje budżet i istotną część budżetu nam pożera ten koszt obsługi, możemy jeszcze określać ten koszt obsługi jako bezpieczny. Druga kwestia, która myślę, że przy długu i jego bezpieczeństwie na pewno powinna być poruszona, jest taka, że dobrze, gdyby ten dług był skupiony w rękach krajowych. Czyli po pierwsze, dobrze, gdyby ten dług był jednak nabywany przez podmioty krajowe, a nie zagraniczne i też jest skazane w sytuacji, żeby ten dług był jednak w walucie narodowej, a nie w walucie obcej, niezależnie jaka ona by była. I też warto przypomnieć, że w zeszłotygodniowej ocenie ratingu Polski agencja Fitch dokładnie na to zwróciła uwagę, znaczy oceniając szereg korzystnych rzeczy po stronie sektora finansów publicznych w Polsce, wskazała, że pewnym niebezpieczeństwem, zagrożeniem jest właśnie ilość długu zagranicznego i jednocześnie wskazując i chwaląc Polskę za to, że ta relacja się obniża rok do roku. Także myślę, że to jest drugi taki istotny element. I trzeci istotny element, gdy rozmawiamy o długu, to jest na co ten dług jest wydawany. I na pewno dobrze, gdy ten dług w jakiś sposób jest motorem napędowym PKB, zarówno po stronie konsumpcji, jak i po stronie inwestycji. Więc myślę, że te trzy kwestie należy rozpatrywać, podchodząc do długu, a nie podchodzić do tego ściśle normatywnie, że ten dług powinien być maksymalny w wysokości X albo Y. Myślę, że to nie o to chodzi. Ekonomia jest bardzo dynamiczną dziedziną i też dynamicznie należy postrzegać, podchodzić do pewnych procesów, ale wszystko skupia się i kończy się na tym, czy znajdujemy nabywców potencjalnego długu i po jakiej cenie chcą go od nas kupować. Myślę, że to jest główny wyznacznik i to, co nas na pewno w tej chwili powinno cieszyć, rzeczywiście w tej trudnej sytuacji gospodarczej, jaka jest w Polsce i na świecie, to, że znajdujemy nabywców naszego długu i znajdujemy po rekordowo niskiej rentowności, co jest zresztą w tym momencie taką domeną światowej gospodarki, nie tylko w Polsce. No dobrze, czyli skala, wierzyciel i sposób, w jaki to wydatkujemy. A co na ten temat uważa Janusz Jankowiak? Naprawdę jest pani ciekawa, co ja uważam na ten temat. Wie pani, pan podsekretarz powiedział wiele rzeczy, powiedział bulwersujących, które wymagają moim zdaniem słowa komentarza. No, po pierwsze, oczywiście nie jest prawdą, że bezpieczne granice długu i deficytu wyznacza wierzyciel. Jest na to wiele przykładów. Dług grecki był kupowany przez wierzycieli do ostatniej chwili. Dług Argentyny był kupowany przez wierzycieli wiele razy, mimo defaultów kolejnych. Więc jak mówimy o granicy bezpieczeństwa, to oczywiście nie decydują o niej wierzyciele. Decydują wewnętrzne reguły, które mogą mieć formę numeryczną, mogą mieć formę algorytmu, ale to są takie reguły, które pozwalają bezpiecznie powiązać poziom zadłużenia, deficytu i długu z tym, co się dzieje w gospodarce i w okresie, co podkreślam, nie jednego roku, ale wielu lat. I taką regułę myśmy mieli. Mówię, mieliśmy, ponieważ już jej nie mamy.
stabilizująca reguła wydatkowa została de facto zdemontowana w kilku kolejnych krokach. Najpierw uchylono jej funkcjonowanie, co jest uzasadnione i tego nikt z nas nie kwestionował, nadzwyczajną sytuacją, jaką mieliśmy w gospodarce z powodu koronawirusa. Problem tylko polega na tym, że poza tą stabilizującą regułą wydatkową w dalszym ciągu znajduje się olbrzymia część wydatków, które finansują de facto wydatki nadzwyczajne związane z walką z koronawirusem. To prowadzi nas do pytania, czym w takim razie jest budżet państwa, skoro większość wydatków związanych z sytuacją nadzwyczajną znajduje się poza regułą wydatkową. To czym jest budżet państwa? No budżet państwa w Polsce jest w tej chwili de facto elementem finansującym wydatki zdeterminowane państwa, które mają formę bądź ustawową, bądź formę politycznych zobowiązań przyjętych dla ich realizacji przez większość parlamentarną i przez rząd. Czyli nie mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy mówić o jakimś bezpiecznym rozmiarze długu publicznego, ponieważ de facto po to, żeby się zorientować, jaki on jest, musielibyśmy sumować poszczególne elementy, które znajdują się w różnych miejscach poza często budżetem państwa. Druga sprawa, czy dług finansowany przez kraj i w złotych, prawda? No, oczywiście, że teoretycznie tak. Problem tylko polega na tym, że wielkość potrzeb pożyczkowych państwa uzasadnia i sytuacja na rynkach w dużym stopniu międzynarodowych uzasadnia to, żeby część długu finansować za granicą. Potrzebny jest też bank jakiś, dlatego że on jest potrzebny dla oceny wiarygodności kredytowej, dla ratingu przez agencje. I jeszcze jeden element, który chciał w tej krótkiej wypowiedzi na początku zwrócić uwagę, to oczywiście na co jest dług przeznaczany. No bardzo słuszne spostrzeżenie. Pytanie tylko, które ja mogę kierować do pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów brzmi, na co jest przeznaczany polski dług? Czy przeznaczany jest na to, żeby budować długoterminowy potencjał polskiej gospodarki? Czy przeznaczany jest wyłącznie na finansowanie w tej chwili konsumpcji, bądź też nadzwyczajnych potrzeb związanych z koronawirusem? Bo w tym polskim budżecie i w polskich finansach publicznych ja nie dostrzegam żadnego na razie elementu, który by budował potencjał gospodarki. A przypomnę, że konsumpcja, nawet jeżeli się przekłada na wysokie bieżące tempo wzrostu gospodarczego, potencjału gospodarki nie buduje. A potencjał jest ważny, dlatego że on pozwala nam bezpiecznie wyrastać nie tylko z długu, ale pozwala nam też bezpiecznie i w sposób zrównoważony rosnąć w sytuacji, w której zaczynają się pojawiać w gospodarce napięcia o charakterze inflacyjnym. Dziękuję bardzo, na razie skończę na tym. No dobrze, to mamy jednak jakiś punkt wspólny, to znaczy mówimy o strategii wydatkowania, o czym też mówiliśmy przy okazji Impulsu dla Polski. No ale mamy też na scenie sygnatariusza listu młodych ekonomistów, w którym jest bardzo jasna mowa, że właściwie to ludzie nie powinni być dla długu, tylko dług dla ludzi. No to proszę rozwinąć, tak, prośba do pana Jana Zygmuntowskiego. Dzięki serdeczne. My ten list napisaliśmy jeszcze w czerwcu, opublikowaliśmy go na początku lipca, czyli w pewnym sensie mogę teraz powiedzieć, że dziękuję panu ministrowi za to, że zgadza się z naszą propozycją, żeby limit długu z konstytucji usunąć. Nasze środowisko młodych ekonomistów, ekonomistek, przede wszystkim zauważyliśmy to, że z całą pewnością uderzymy w ten limit konstytucyjny. Takie limity na świecie, w swojej konstytucji, w ustawie zasadniczej mają tylko dwa kraje świata. Polska i Słowacja, która wpisała go stosunkowo niedawno i również dyskutuje nad tym, żeby go usunąć. Ten limit, czyli właśnie, tak jak pan Jankowiak wspomniał, numeryczna reguła fiskalna, ten limit zasadniczo nie ma żadnego oparcia w wiedzy ekonomicznej, w żadnych ani empirycznych, ani teoretycznych modelach. Zasadniczo tego typu limity służą jako innowacja polityczna, to znaczy politycy, którzy chcą bardziej przypodobać się wyborcom, którzy są na przykład przedsiębiorcami,
stają, przychodzą i mówią, to my sami nałożymy sobie homonto, to będzie taki dowód naszej odpowiedzialności i tego, że będziemy dbali o zrównoważony budżet. Z punktu widzenia niestety większości badań wygląda na to, że nie ma jednoznacznego limitu długu, powyżej którego dzieje się coś strasznego. Większość badań empirycznych pokazuje, że ważne są inne czynniki. Przede wszystkim z tego, co pan minister mówił, ja bym wyciągnął dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ważne jest to, jaka jest rentowność, jaka jest stopa procentowa versus wzrost PKB. A drugi czynnik to jest właśnie, czy to jest zadłużenie krajowe, czy zagraniczne i czy kraj posiada własną suwerenną politykę monetarną. Jeśli pan Jankowiak wspomina o Grecji, to moim zdaniem to jest w pewnym sensie ośmieszanie tej debaty. Mówimy o kraju, który nie emituje własnej suwerennej waluty. Więc dlaczego w ogóle przywołujemy go w dyskusji, kiedy mówimy o Polsce? Nie mogę tego do końca zrozumieć. Zgadzam się natomiast z tym, że spora część tego długu, szczególnie teraz, została wyeksportowana do PFR-u, do BGK-u, a więc mamy w pewnym sensie nietransparentne finanse publiczne. I właśnie dlatego argumentowaliśmy, że żebyśmy mogli realnie oceniać, jak polski dług wygląda, powinniśmy ten limit znieść, przestać się co do tego oszukiwać, zamiast tego mówić o tym, jaki ten poziom jest naprawdę. I nie musimy się obawiać tej liczby 60%. Chciałem zauważyć, że pan minister wspomniał, że Niemcy się chyba tego trzymają. Otóż to nieprawda, Niemcy też nie trzymają się tego limitu. Oczywiście parę ostatnich lat miały nadwyżki budżetowe, ale już w momencie tworzenia kryteriów z Maastricht, połowa krajów, które dołączały do strefy euro, nie spełniały tego warunku. W momencie, kiedy tworzyło ten warunek. Więc warunek ten 60% jest całkowicie arbitralny. My sami się tym ograniczamy. I żeby przejść jeszcze do tego, dlaczego tego zadłużenia nie musimy się obawiać, pamiętajmy, że zadłużenie ma dwie strony. Jedną stroną jest to, że oczywiście to jest zadłużenie państwa, ale drugą jest to, że są to aktywa netto gospodarstw domowych i prywatnych przedsiębiorstw. I w związku z tym, jeżeli mamy problemy z płynnością w gospodarce, szczególnie dlatego, że nie są wydawane środki, dlatego, że jest pandemia, dlatego, że moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane, ludzie wstrzymują się z konsumpcją, jest spłata długoterminowych zobowiązań, czynsze, kredyty, hipoteki, tak? Więc w tej sytuacji potrzebne jest dostarczenie nowej płynności na rynek, inaczej ją się po prostu zatnie. I żeby to jakoś skonkludować, ja nie mogę się jeszcze zgodzić z jedną wypowiedzią, z pierwszą wypowiedzią pani Moniki, jeśli dobrze pamiętam. Nie jest tak, że transfery socjalne powinny być ścinane. Jest wprost przeciwnie. Transfery socjalne są najważniejsze w tych wydatkach. Z prostego powodu. Jeżeli pierwsze, co pada, to konsumpcja i jeżeli pierwsze podmioty, które się zadłużają, to są po pierwsze w Polsce małe i średnie firmy. Pamiętajmy, że w Polsce zatory płatnicze występują trzykrotnie częściej niż w Unii Europejskiej, wreszcie Unii Europejskiej. Czyli małe firmy, które ledwo radzą sobie z płynnością, pierwsze będą się dalej zadłużać. Te firmy w większości korzystają z konsumpcji gospodarstw domowych, które również najwięcej wydają na konsumpcję, czyli to właśnie tam przekładając środki najszybciej reagujemy w kryzysie, dodajmy w kryzysie, czyli najszybciej to przekłada się na z powrotem pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Więc realną barierą dla tego długu jest oczywiście inflacja. Jeśli będzie za duża płynność, to dojdziemy do bariery inflacji. Pojawi nam się hiperinflacja, ale dziś nie mamy tego problemu. W Europie jest deflacja, w Polsce mamy inflację na bezpiecznym poziomie i pojawia się pytanie raczej, kiedy gospodarka ruszy i jak wtedy chcemy selekcjonować dobre projekty. I tu rzeczywiście wtedy pewnie przyłączę się do krytyków. No dobrze, to mamy trzecie rozwiązanie na ten sam problem, a ja tak sobie pozwolę przenieść na poziom europejski. To znaczy zapytajmy się właściwie o to, czy oprócz przestrzeni do stymulacji fiskalnej w kraju mamy również przestrzeń do stymulacji na poziomie europejskim. I to pytanie chciałabym pokierować do pana Grzegorza Radziejewskiego. Rozumiem, że pytanie dotyczy sposobu wydatkowania środków europejskich, więc przechodzę natychmiast do opowieści, która związana jest z budżetem europejskim i z jego kształtem na kolejne 7 lat. Myślę, że to będzie dosyć znaczący zastrzyk finansowy dla finansów, może nie tyle dla finansów publicznych, co dla realnej gospodarki. Nie tylko w Polsce, oczywiście dla gospodarek wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Europejskiej. Oczywiście my teraz rozmawiamy jeszcze, jesteśmy na etapie negocjacji, więc jakby dzielimy trochę skórę na niedźwiedziu, bo negocjacje na temat budżetu wieloletniego unijnego trwają, natomiast wciąż trwają, natomiast jak chodzi o kierunek, w którą stronę płynie duży statek, tego to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że to już wiemy. Czyli ten duży statek i to na co faktycznie ten duży, wyjątkowo duży, bo wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych rozwiązań, więc i budżet europejski będzie wyjątkowo duży. Więc ten statek płynie w kierunku zazieleniania i w kierunku cyfryzacji. To są te dwie dziedziny, które myślę, że należy wymienić, dyskutując na temat tego, na co chcielibyśmy, aby środki europejskie były wydawane. I w tym miejscu powinienem wtrącić jedną rzecz. To jest mianowicie, tak jak wspomniałem, nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań, więc ta nadzwyczajność, jeśli chodzi o budżet europejski, będzie polegać na dwóch kwestiach. Pierwsza to jest wielkość, to jest, mówimy tutaj o bilionie 800 miliardach euro, z czego oczywiście gro trafi do Polski. Natomiast druga rzecz to jest konstrukcja budżetu unijnego i tutaj jakby budżet unijny będzie skonstruowany z dwóch takich dużych filarów. Jeden, pierwszy filar to są wieloletnie ramy finansowe, czyli ta konstrukcja, z którą mamy do czynienia od lat, i tutaj w tej konstrukcji zawierają się te tradycyjne polityki, które będą finansowane, czy były finansowane i będą finansowane, czyli i których beneficjentem, największym beneficjentem jest Polska, czyli spójność, rolnictwo. Oczywiście są też inne polityki typu zaangażowanie na Unii Europejskiej na zewnątrz i tak dalej. I to jest ten pierwszy filar, natomiast drugi filar to jest to nowum i innowacja na następne 7 lat i to jest ta bezpośrednia odpowiedź na obecną sytuację kryzysową. Zostanie powołany tak zwany, czyli instrument, który się będzie nazywał Next Generation EU. 750 miliardów euro przeznaczone na ten instrument. I tutaj jakby ramy finansowania, czy zasady finansowania tego instrumentu są bardzo proste. On ma finansować, i tu myślę, możemy się na tym skupić jako taki przykład konkretny. On ma finansować transformację gospodarek europejskich w stronę bardziej zieloną i w stronę bardziej cyfrową. I to jest w tym kierunku państwa członkowskie, aby wykorzystać te środki, które będą dostępne, państwa członkowskie zaproszone zostaną, bądź tak naprawdę te rozmowy już trwają, mimo że negocjacje jeszcze nie zakończone, ale jakby rozmowy przygotowawcze trwają, żeby nie tracić czasu. Państwa członkowskie będą przygotowują plany odbudowy ekonomicznej, które mają dokładnie adresować koncentrować się na tych dwóch dziedzinach. We wrześniu, czyli nie dalej jak tydzień temu, jako Komisja Europejska opublikowaliśmy wytyczne, w jaki sposób te plany odbudowy powinny być skonstruowane i jakie inwestycje mogą być finansowane za pomocą wspomnianego tego nowego instrumentu. I tutaj myślę, że warto kilka konkretów podać. W ramach tego, co rozumiemy poprzez zazielenianie, i oczywiście tutaj, jak rozumiem, wcześniejsze panele w dużej mierze tego dotyczyły, czyli Zielony Ład, więc rzucam tylko hasło, wszyscy wiemy o co chodzi. Konkretnie te środki mają być wydawane na wszelką możliwą infrastrukturę związaną z budowaniem, z inwestycjami w zieloną i odnawialną energię. Te pieniądze mają być wydawane na poprawianie efektywności energetycznej i tu mówimy zarówno o budynkach
publicznych, jak i prywatnych. Te pieniądze mają być wydawane również na oczyszczanie, nazwijmy to w ten sposób, transportu, czyli wszystko, co jest związane z poprawą funkcjonowania systemów transportowych prowadzącą do tego, że będziemy mniej emitować. I tutaj może konkret, temat jest bardzo modny, konkret to może być na przykład infrastruktura związana z elektromobilnością. I to są takie trzy, powiedzmy, największe i myślę najbardziej namacalne dziedziny, kierunki, w jaki sposób tę zieloność mamy zapewnić i to, co chcemy finansować. Jak chodzi o cyfryzację, to czyli ten drugi element, drugi kierunek, to oczywiście mowa o tym, budowie łącz internetowych, szeropasmowych łączy internetowych i to nie tylko w dużych miastach, ale wychodzenie poza miasta, łączenie tych mniejszych miast i wsi, które są wykluczone aktualnie cyfrowo. Modernizacja administracji publicznej, modernizacja oczywiście pod kątem cyfrowym, więc to jest taki jakby droga w kierunku Estonii, która chyba jest najlepszym przykładem, jak doskonale ta administracja może funkcjonować, bazując na cyfryzacji. Kolejny sposób wydatkowania, bardzo, bardzo oczekiwany i bardzo pożądany, to na przykład również adaptacja systemów związanych z edukacją. I tutaj też słyszałem komentarze z poprzednich paneli, które dotyczyły wspierania umiejętności związanych z cyfryzacją. I to jest właśnie to jest dokładnie ten kierunek, który tutaj za pomocą planu odbudowy wydatkowy, który chcemy wspierać. Więc to są takie jakby w bardzo dużym skrócie i takim ogólnym ujęciu, to są te wytyczne, które państwa członkowskie od komisji otrzymały i teraz oczywiście jakby będzie trwał dialog pomiędzy państwami, między komisją, po to, żeby te plany w sposób najbardziej racjonalny przygotować i tak, żeby one adresowały to aktualną sytuację w poszczególnych państwach, bo wiemy doskonale, że na przestrzeni Unii Europejskiej ta sytuacja w wielu państwach się różni, więc jakby... To ja tylko sobie pozwolę dodać w tym miejscu. W Estonii, w Holandii, w Rumunii i w Polsce może być inne. To ja sobie pozwolę dodać w tym miejscu, że Konfederacja Lewiatan bardzo aktywnie uczestniczy w Krajowym Programie Odbudowy oraz w przygotowaniach zarówno do transformacji zielonej, jak i cyfrowej oraz reskillingu i upskillingu, które są z tym związane. Natomiast to, o czym wspominał pan Grzegorz Radziejewski, to są kierunki rozwoju Unii Europejskiej, czyli dokładnie to jest ten największy statek, jaki mogliśmy wytoczyć. Natomiast to nie rozstrzyga o przewagach konkurencyjnych poszczególnych państw. No i jakby kryzysy sprzyjają przetasowaniom, a nam w tej chwili przy takim dosyć znaczącym długu bardzo potrzeba nowego pomysłu na to, jak z tego wyjść, nowych niż gospodarczych, które pozwolą nam wyjść na pozycję regionalnego lidera i spłacić ten dług w miarę bezboleśnie. No i właśnie w jaki sposób? Czy my mamy na to pomysł? To pytanie do pana Piotra Patkowskiego. I znowu bym wrócił do swojej pierwszej wypowiedzi. To znaczy, musimy odejść od takiego patrzenia na dług i zadłużenie, które pojawiło się w tym roku jako coś absolutnie strasznego, które będzie garbem ciążącym na wiele pokoleń i nie wiadomo, co z tym zrobić. Rzeczywiście przyrost zadłużenia w tym roku jest znaczący, natomiast nie możemy tego traktować jako coś absolutnie najgorszego i co musi pochłaniać naszą uwagę 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. To, co naszą uwagę powinno pochłaniać przez cały tydzień, przez całą dobę, to jest właśnie to, jak na obecnym kryzysie gospodarka polska i gospodarka europejska, bo jednak jesteśmy wspólnym rynkiem i w wielu miejscach jesteśmy komplementarni.
lekarni, jak na obecnym kryzysie możemy wygrać. I już dzisiaj znamy, i to jest powszechna globalna tendencja do skracania łańcucha dostaw i do tego, co mówi już wiele pan gospodarek rozwiniętych, że może jednak pomysł przenoszenia produkcji przemysłowej na Daleki Wschód nie był wcale taką najlepszą metodą rozwojową, jak się jeszcze niedawno wydawało. Czyli możemy już w najbliższych miesiącach, to co się dzieje w tym momencie, ale myślę, że w najbliższym czasie to nabierze bardzo dużego rozpędu, przywracanie miejsc pracy na terenach europejskich czy na terenach państw rozwiniętych. I to, co teraz powinna robić Unia Europejska i rząd polski, to myśleć nad takim tworzeniem zachęt, które spowodują, że te firmy będą chciały tu wracać i tutaj się lokować. I myślę, że to, co jako Polska możemy najlepiej zrobić, to przedstawić taką ofertę firmom z zachodu Europy, które będą wracały na kontynent europejski, pokazać, że Polska jest jednym z tych miejsc, gdzie warto im zainwestować i gdzie warto ten przemysł relokować na nowo. I tutaj korzystać z tego, co nazywamy wspólnym rynkiem, czyli tej relokacji nie traktować tylko czysto państwowo-narodowo, ale też w kontekście unijnym. Polska taką ofertę będzie chciała w najbliższym czasie przedstawić. Natomiast też, co jest istotne, a czego się trochę obawiam, mam wrażenie, że czasami popadamy w taką tendencję, że to rząd czy Komisja Europejska powinna palcem wskazywać branże, które będą teraz specjalnie wspomagane i dotowane. Raczej ta kolejność powinna być odwrotna, to znaczy to rząd powinien podążać za rynkiem, powinien podążać za przedsiębiorcami, odczytywać trendy, które w tym momencie są na rynku i wtedy odpowiednio alokować środki. Bałbym się takiego modelu, w którym to Komisja Europejska i poszczególne rządy będą teraz arbitralnie oceniać, no to tylko te branże rozwijamy, a te całkowicie odcinamy od dofinansowania. Możemy tutaj popełnić gruby błąd, nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, bo mamy wolny rynek, na szczęście mamy wolny rynek i pozwólmy temu wolnorynkowi samemu się kształtować. Państwo powinno odgrywać w tym pewną rolę, ale nie powinien tym wolnym rynkiem tak ręcznie sterować, że będzie wskazywało branże, które mają się dalej rozwijać. Ale też błąd, który możemy popełnić, czasami zbyt mocno podchodzić i decydując, że taka dziedzina gospodarki zasługuje na wsparcie, a taka na wsparcie nie zasługuje, jest to, że możemy wywołać ogromne niezadowolenie społeczne, bo przecież pasy rdzy w Stanach Zjednoczonych, czy przypadek niektórych miast we Francji, we Włoszech, gdzie wygrywają partie tak zwane populistyczne, chociaż one populistyczne absolutnie nie są, one doskonale odczytują nastroje społeczne, a nie są populistyczne, jest to, że właśnie w pewnym momencie ktoś arbitralnie zdecydował, że pewne segmenty gospodarki powinny być wspierane, a pewne nie. Więc tutaj też warto jest to, żeby to raczej, żeby to rząd nadążał za rynkiem, podążał śladami wolnego rynku, a nie tym rynkiem w trochę nieodpowiedzialny sposób przesterowywał. To jest też, myślę, że w tym całej sytuacji istotne. To ja pozwolę sobie dopytać, czy rząd w takim razie słucha przedsiębiorców? Patrząc na ocenę przedsiębiorców dotyczących programów rządowych, jakie były wiosną, te oceny były pozytywne oczywiście. Jak to zawsze na linii dialog z przedsiębiorcą-rząd, zawsze ta strona przedsiębiorców uważa, że powinno być więcej i lepiej. Taka ich rola i bardzo słusznie, bo rząd zawsze powinien być motywowany do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Natomiast odbieramy naprawdę pozytywne sygnały z tego, jak podeszliśmy jako rząd, jako całe państwo polskie do lockdownu, do tej gospodarczej epidemii i wyciągamy z tego wnioski. Natomiast już w tym momencie też słyszymy, że przedsiębiorcy mówią, jesteśmy po lockdownie, jesteśmy po takim etapie, że trzeba było pilnować, żeby nie było bankructw, no ale co dalej? Co dalej rządzie zrobić, żeby nam się opłacało inwestować, rozwijać nasz biznes. I będziemy chcieli w tym kierunku z przedsiębiorcami prowadzić dialog i zaproponować jeszcze jesienią taki pakiet rozwojowy. I myślę, że w trakcie dialogu, dyskusji z przedsiębiorcami będziemy te przepisy poprawiać. Tak jak na przykład poprawiliśmy przepisy estońskiego CIT-u, które przecież w wersji, która trafiła do Sejmu, w istotny sposób się różni od tej, która była przedstawiona do konsultacji, różni się właśnie o akceptację pewnych postulatów, które zgłosił biznes.
Fantastycznie, to w takim razie trzymamy kciuki za dalszą owocną współpracę z przedstawicielami środowisk przedsiębiorców. W takim razie ja pozwolę sobie zapytać pani Moniki Kurtek, czy być może właśnie sektor bankowy, który ma do czynienia z takimi bieżącymi, krótkookresowymi analizami, jest w stanie wskazać, jaki model biznesowy by był nas, by umożliwił nam stać się wkrótce regionalnym liderem? Ja zanim jeszcze odpowiem na pani pytanie, to krótko się odniosę jednak do słów krytyki pana Jana, mojej wypowiedzi. Ja się z panem w pełni zgadzam, że impuls w postaci transferów socjalnych w kryzysie to jest bardzo dobre rozwiązanie na pobudzenie wzrostu gospodarczego. No tylko w Polsce mamy ten problem, że myśmy ten impuls uruchomili w czasach dobrej koniunktury, prawda? W 2016 roku ruszyły pierwsze transfery. I gdybyśmy zaadresowali wtedy te transfery do tych osób najbardziej potrzebujących, ograniczając skalę tych wydatków, to w mojej ocenie mielibyśmy zaoszczędzone no, sporo miliardów złotych, które teraz właśnie można by było wykorzystać w czasie kryzysu na uruchomienie i pobudzenie wzrostu gospodarczego, a jednocześnie prawdopodobnie nie potrzebowalibyśmy w takiej skali zadłużać się, w jakiej się zadłużamy. I to tyle, jeżeli chodzi o ten komentarz. Jeżeli chodzi o model biznesowy dla Polski, o przewagi konkurencyjne, to ja przeglądając różnego rodzaju raporty, czasami sprzed wielu lat, adresowane no między innymi też do Polski, to są raporty i zewnętrzne, i wewnętrzne, i przeglądając właśnie te wszystkie zalecenia, rekomendacje, to w zasadzie doszłam do wniosku, że wiele z tych rekomendacji jest cały czas aktualnych. Doszły powiedzmy kolejne, które są no, dla naszego kraju pewnego rodzaju wyzwaniem. I wydaje mi się, że trudno w warunkach, w jakich obecnie żyjemy, tym bardziej w warunkach kryzysu gospodarczego, czy nawet globalnego, mówić o tym, że to ma być jakieś jedno konkretne działanie, jeden konkretny obszar, który by nam pozwolił na tą przewagę konkurencyjną. Raczej jest to szereg różnych właśnie obszarów, nad którymi trzeba bardzo mocno pracować, gdzie w niektórych no zostało już sporo zrobione, ale nadal jednak gdzieś tam jesteśmy jeszcze opóźnieni w stosunku na przykład do krajów rozwiniętych. I pochylając się nad kilkoma z nich, no to na przykład rynek pracy. Polska przez długi czas była krajem z tą właśnie przewagą w postaci tani, małych kosztów pracy, dużej dostępności pracowników. To się w zasadzie zmieniło i odeszło w zapomnienie. My w tej chwili mamy już prawda, problem no, kosztów pracy rosnących to jedno, ale coraz mniejszej liczby rąk do pracy. Na razie ratujemy się tutaj naszymi sąsiadami z Ukrainy, znaczy naszymi sąsiadami ze wschodniej granicy. Natomiast ten rynek pracy będzie się dalej niekorzystnie zmieniał z punktu widzenia gospodarki, bo procesy demograficzne są nieubłagane. Wiemy, że ta podaż siły roboczej będzie się kurczyć. No i tutaj oczywiście wyzwaniem jest zwiększenie efektywności pracowników, zwiększenie efektywności ogólnie rzecz biorąc rynku pracy, a więc to się wiąże z nakładami inwestycyjnymi w nowe technologie, w nowe urządzenia. I to jest coś, co się dokonuje, ale wydaje się, że dokonuje się trochę zbyt wolno. Jeżeli mówimy o rynku pracy, to ściśle z tym wiąże się edukacja. Tutaj dzisiaj podczas forum ten temat już też bardzo mocno wybrzmiewał. Nam, mimo tej reformy, którą mieliśmy ostatnio w systemie edukacji, potrzebne są natychmiastowe zmiany. Ja z własnego doświadczenia, mając dzieci, patrzę i widzę, że system edukacji, sposoby nauczania są zupełnie nieadekwatne i nieprzystające do rzeczywistości, jaka nas otacza. Dzieci nadal w szkołach uczone są, muszą uczyć się niemalże na pamięć różne rzeczy z podręczników i potem to odtwarzać, a nie są uczone na przykład myślenia, rozwiązywania problemów, tego typu rzeczy. A to jest bardzo, bardzo ważne. Więc ta edukacja i zmiany w edukacji są też dużą koniecznością. Czyli z tego by wynikało, przepraszam, że potrzebujemy jednak zmian horyzontalnych, a nie tylko sektorowych. Oczywiście, że tak. No, oczywiście badania i rozwój, prawda? To jest też temat no, już bardzo długo poruszany. Polska jest mimo wszystko, mimo tam powiedzmy zwiększanych nakładów, nadal gdzieś w ogonie kraju pod tym względem. I tutaj oczywiście te nakłady
są potrzebne większe. No i właśnie, żeby te nakłady były, żeby inwestycje były, potrzebne nam jest przejrzyste i przyjazne środowisko czy otoczenie legislacyjno-prawne. Bo musimy też pamiętać o tym, że to zaufanie inwestorów buduje się latami. To nie jest proces z dnia na dzień. A więc to ja ten postulat o tylko budowaniu jakichś przewag konkurencyjnych, to według mnie musimy zwracać na wszystkie te obszary i według mnie to są te najważniejsze. To ja sobie pozwolę tylko potwierdzić, że ten postulat trafia się również bezpośrednio od przedsiębiorców takiego stabilnego otoczenia instytucjonalnego. Natomiast zastanawia mnie, czy może Janusz Jankowiak ma rozwiązania, które pozwolą nam szybko znaleźć nasze nowe nisze, bo to nam pozwoli po prostu uniknąć ryzyk związanych ze statusem niewiarygodnego wierzyciela. Przepraszam, niewiarygodnego pożyczkodawcy oczywiście. Pożyczkobiorcy. O, tak. To nam pomoże poradzić sobie ze statusem niewiarygodnego pożyczkobiorcy. Więc pytanie tak na szybko, pokrótce. Czy my mamy rozwiązania, które nam pozwolą takie nisze wytworzyć szybko? A do kogo to jest pytanie? Przepraszam. Tak, tak, do pana kieruję, tak. Wie pani co, dlatego że ja straciłem przez chwilę łączność i nie... Dobrze, to w takim razie ja pozwolę sobie powiedzieć, że mieliśmy już ten motyw tego zadłużania. Z pana perspektywy wynika, że to zadłużanie może być niebezpieczne, więc teraz mamy pomysł, propozycje rządowe, jak sobie poradzić z wyjściem z tego kryzysu, jak znaleźć nowe przewagi konkurencyjne. Mamy pomysł i propozycje horyzontalne, które zostały wspomniane przez panią Monikę Kurtek. No i teraz być może jesteśmy w stanie zidentyfikować takie nisze, które są do odkrycia szybko, tak żeby uniknąć statusu niewiarygodnego pożyczkobiorcy. Ale wie pani, ja bym chciał jednak, zanim przejdę do tych nisz, prawda, odkrywania tych nisz, to chciałbym jednak spróbować odkryć inne nisze, bo wydaje mi się, że pan Patkowski nie odpowiedział na pani pytanie, jak spłacić dług. Ale może to jest tylko moje wrażenie, bo dług tak naprawdę można spłacić na parę sposobów, prawda? No po pierwsze ważne jest oczywiście tempo wzrostu gospodarczego, ale tak naprawdę to ważne jest nominalne tempo wzrostu gospodarczego, a to nas prowadzi na trop tego, że jednym ze sposobów na spłacanie nadmiernego zadłużenia jest tolerowanie wysokiej inflacji. Zawsze tak było w świecie, jest na to wiele przykładów. I podobnie może być i w naszym przypadku. Po drugie, oczywiście są bardzo dobrze rozpoznanym elementem radzenia sobie z długiem są tak zwane represje fiskalne, prawda? Czyli coś, co jest dobrze znane z praktyki, z literatury, a co polega z grubsza mówiąc na tym, że wszystkie formy inwestowania przez podmioty gospodarcze są oprocentowane poniżej stopy inflacji, więc one się nie opłacają. Stąd nazwa represje fiskalne. I wreszcie tym najpopularniejszym sposobem zmniejszania ciężaru długu są oczywiście podatki, podwyżki podatków. Myśmy o tym tutaj za dużo nie mówili, ale generalnie, i tu nawiązuję do tego, o czym pani Soniu mówiła, chwaląc dobrą współpracę z Ministerstwem Finansów przedsiębiorców do tej pory, ja oczywiście nie chciałbym nadmiernie ironizować, ale też nie chciałbym, żeby ta współpraca wyglądała tak, jak zapowiada w tej chwili, czyli na przykład niespodziewane opodatkowanie spółek komandytowych, bądź też zaliczanie do dochodu, jak się dowiadujemy, tej części subwencji, która pokrywa wzrost kosztów energii elektrycznej. Więc jest wiele, jakby to powiedzieć, sposobów na uporanie się z nadmiernym poziomem długu. I ponieważ to jest taka dosyć specyficzna forma debaty, prawda, hybrydowa, to nie mogę oczywiście sobie odmówić komentarza do tego, o czym powiedział pan Zygmuntowski w swojej wypowiedzi. No, chciałbym panu zwrócić uwagę, a państwu przypomnieć, że może i nie ma zbyt wielu krajów, które mają u siebie numeryczne limity zadłużenia w postaci 60% czy 3%, jeżeli chodzi o deficyt sektora finansów publicznych. Ale chciałbym panu zwrócić uwagę, że Polska w dalszym ciągu jeszcze jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym obligują nas zasady Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, które w tej chwili
są zawieszone, ale nieodwołane, proszę pana. Nieodwołane. Ich nikt nie odwołał i nie przypuszczał, żeby je ktoś kiedykolwiek odwołał. W związku z tym jest dosyć ryzykowną rzeczą mówienie o tym, że ten limit konstytucyjny na 60% jest do wyrzucenia, do kosza. Byłbym to bardzo jakie, ostrożny. To jakie mamy rozwiązania? A teraz znajdujemy w sprawie niszę? To już wie pani, niewiele czasu mi zostało do powiedzenia, więc chciałbym powiedzieć, że i to jest też jakby bardzo zręczne nawiązanie do tego, o czym mówił pan podczas stanu w Ministerstwie Finansów. Otóż Unia Europejska oczywiście nie może nam narzucać pewnych branż, prawda, czy sektorów, które my powinniśmy rozwijać. I myślę, że zresztą tego nie robi. Natomiast z całą pewnością zapewniam państwa, że z funduszy unijnych nie będzie na przykład finansowane bieżące wydobycie węgla kamiennego deficytowe w Polsce. Tego się zrobić po prostu nie da. W związku z tym ta nasza autonomia we wskazywaniu pewnych branż czy sektorów, w które rząd życzyłby sobie inwestować, jak najbardziej jest również niestety ograniczona i z tymi ograniczeniami trzeba się liczyć, bo ich też z nas nikt nie zdejmie. Dziękuję bardzo. No cóż, mamy pewne ograniczenia, przynajmniej jedni twierdzą, że ograniczenia są, inni mówią, że ograniczeniami trzeba sprawnie zarządzać, żeby móc wydawać i tworzyć produkt, więc teraz wygląda na to, że pieniądze przynajmniej dla niektórych uczestników panelu nie są problemem. A zatem właściwie o co toczy się w tej chwili ta międzynarodowa rywalizacja na gospodarcza? To znaczy nie są to pieniądze, nie są to długi, o co się bijemy? To pytanie to, do mnie? Tak, tak. To jakby pan mógł tak, może nawet eksponując tą perspektywę krajową. Tym razem ja mogę krótko odpowiedzieć zamiast pana ministra. Rywalizacja międzynarodowa toczy się o miejsce w globalnych łańcuchach produkcji i w związku z tym w globalnych łańcuchach wartości. I odnosząc się do paru wypowiedzi, które tutaj padły, między innymi do tego, że niedawno okazało się, że outsourcing do Azji nie jest korzystny. Cóż, z perspektywy właśnie pracowników w pasie rdzy, z perspektywy pracowników w polskich zamykanych w czasie transformacji zakładów, outsourcing nigdy nie był dobrym pomysłem. Dopiero teraz po prostu nierówności, wykluczenie prowincji i wreszcie ta pandemia pokazały, że jednak musimy mieć nasz własny przemysł. Bardziej efektywny, zautomatyzowany, rozsądny, ale zdecydowanie potrzebujemy naszej własnej produkcji. Nie możemy wszystkiego opierać tylko o to, że gdzieś jest jeszcze tańsza siła robocza albo gdzieś są fabryki Foxconna, w których ludzie skaczą sobie z okien. Nie możemy do takiego mieć podejścia, że gdzieś ktoś zgodzi się przyjąć nasze śmieci, choć tu akurat to my importujemy śmieci z reszty Europy. I tak samo, że możemy wyoutsourcować gdzieś ciężką pracę. Musimy my ją przeprowadzić. To, i tu zgadzam się z panią Moniką, to, że jest teraz problem z podażą pracy w Polsce, tak, z niekorzystną demografią, która notabene załamała się dokładnie w 1989 roku i od tamtego czasu jest raczej stagnacyjna lub nawet spadkowa. To, że mamy ten problem, raczej wskazuje, że musimy albo podnosić pensje, co jest w sumie pozytywne, bo udział płac w PKB globalnie spada i w Polsce też spadał, więc dobrze, żeby odbił się i znowu płace w PKB miały rosnące znaczenie, a mniejsze kapitał, to jedna strona, a druga taka, że bardzo ważna jest automatyzacja produkcji. Jeśli mamy mniejszą podaż pracowników, no to musimy z każdej jednostki pracy wyciągnąć więcej. Żeby to zrobić, lepiej byłoby nie stosować, wiedzą państwo, cyfrowy taylorizm, więcej urządzeń, więcej skanerów jak w Amazonie, które śledzą, że chodzimy tak szybko, jak się tylko da, tylko więcej robotów, które usprawniają tą pracę człowieka. Więc tutaj pełna zgoda. To wiąże się oczywiście z tymi inwestycjami w B+R, bo bez inwestycji w B+R, bez inwestycji w innowacje, my nie jesteśmy w stanie tworzyć produktów, które będą rywalizowały właśnie o swoje miejsce w globalnym łańcuchu wartości. Jeśli dziś cały czas przykładowo, rządowa chmura krajowa chce tworzyć własne zasoby chmurowe, po czym de facto na przestrzeni 2 lat nagle zamienia się w resellera produktów Google'a, tak? De facto tym się zajmuje. Mają podpisaną umowę i zajmują się sprzedażą produktów chmurowych Google'a. To nie jest droga.
To jest dokładnie przeciwieństwo. To nie jest suwerenność cyfrowa, to jest przeciwieństwo tego. To jest znowu pozwalanie, by wysokomarżowe produkty, wysokomarżowe elementy tego wytwarzania wartości trafiały za granicę. Obawiam się, że propozycja pana ministra, żeby kierować ofertę do firm z Europy, żeby tu w Polsce się świetnie inwestowało, żeby tu się przenosić, czyli co? Znowu specjalne strefy ekonomiczne, znowu likwidacja praw pracowniczych, jakby to nie jest ten kierunek. My musimy tutaj tworzyć dobre krajowe produkty, przyciągać wiedzą, to o czym pani Monika mówiła, edukacją, a więc wysokim poziomem przystosowania do gospodarki informacyjnej, bo z taką mamy dziś do czynienia. Jak ja sobie patrzyłem na potrzeby swojej ostatniej książki, poziom inwestycji w kapitał niematerialny w Polsce. Cały czas jesteśmy w ogonie Europy. I odnosząc się krótko do tej ostatniej części, tej powiedzmy europejskiej, ale w pewnym sensie krajowej, bo krajowy plan... Chciałam zapytać, co nas właściwie różni, jeżeli chcielibyśmy uczestniczyć w tej międzynarodowej rywalizacji, to jakby to, co się dzieje na szczeblu europejskim, o co zaraz będę pytać, to jest jedno, ale czym my się właściwie wyróżniamy na szczeblu krajowym? Jaki jest nasz oryginalny pomysł, taki, który by się różnił od tego europejskiego? Wydaje mi się, że mamy taką pewną trudną pozycję, jednocześnie unikalną pozycję. To znaczy z jednej strony mamy na przykład bardzo dużo świetnie wykształconych programistów, z drugiej strony są jednymi z najmniej produktywnych w całej Europie, ponieważ nie tworzą żadnych wartościowych rozwiązań. Przepraszam, że to powiem, ale nie robią tego. To są oficjalne dane. I to, czym możemy się wyróżnić, to jest wykorzystać ten zasób, tego brak nam często kapitału finansowego, fizycznego, ponieważ regularnie są kolejne transformacje czy wojny, które go zmiatały z powierzchni ziemi, ale mamy kapitał ludzki. To jest ten, który teraz liczy się najbardziej. Powinniśmy wreszcie wykorzystać go, żeby samemu tworzyć własne produkty, żeby zachęcać samorządy, zachęcać sektor publiczny, żeby zamawiał też te krajowe rozwiązania, a nie za każdym razem szedł do największych dostawców rozwiązań cyfrowych, do tego umownego GAFA, tak, czy Big Techu, i brał od nich te rozwiązania. Mamy nasze sektory, takie jak sektor biomedyczny, nie chcę mówić gamingowy, no bo to jest tylko rozrywka, tak? Ale mamy nasz przemysł samochodowy. Tutaj wszędzie jest jakiś potencjał, na którym można budować. Zamykając tylko moją wypowiedź, żebyśmy dobrze zbudowali ten potencjał, ja się wcale nie zgadzam z tym, że rząd ma podążać za rynkiem. I rząd, i rynek mają najpierw podążać za społecznymi potrzebami. Jeśli widzimy, że jest potrzeba budowania mieszkań, bo z roku na rok jest coraz większy odsetek młodych osób, które mieszkają z rodzicami, bo nie są w stanie dostać mieszkania, to mamy budować mieszkania. I rynek musi być do tego przymuszony, żeby je budować, i rząd ma się tym natychmiast zacząć zajmować, a nie odwlekać to kolejne lata, bo Mieszkanie Plus tego nie robi. I to samo tyczy się Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy nie może być pisany tylko pod potrzeby, z całym szacunkiem do państwa, tylko pod potrzeby przedsiębiorców, ale pod też realne potrzeby społeczne. Na 2000 wniosków, które zostały złożone do Krajowego Planu Odbudowy, był tylko jeden wniosek napisany w sektorze zdrowia. Dokładnie zdrowia. I wiem to dlatego, bo my go pisaliśmy. Inaczej nie powstałby żadny. A to są realne potrzeby. Mieliśmy do czynienia właśnie z pandemią. Mamy potrzebę na Śląsku transformacji, więc musimy pomyśleć o gwarancji zatrudnienia dla górników. Więc te wszystkie rzeczy są kluczowe. Jeśli będziemy słuchali społeczeństwa, to odnajdziemy tam dużo więcej woli współpracy i myślę, że z tym Polska ma problem, że ma ten kapitał ludzki, ale nie wie, jak zacząć robić naprawdę transparentny, otwarty dialog. No dobrze, to Komisja Europejska słucha potrzeb społecznych, czy je inicjuje raczej? To pytanie do pana Grzegorza Radziejewskiego. Na kolejną sesję. Powiedziałbym tak, my rozmawiamy tutaj o niszach ja bym chciał wrócić do tego, do tych dwóch, do tej transformacji, do tej bliźniaczej transformacji. Te dwie, ta zieloność i ta cyfrowość, one nie pochodzą, jakby to nie jest efekt tego, że ktoś kiedyś wstał lewą nogą z łóżka i nagle wymyślił sobie w Brukseli, że to właśnie te dwie dziedziny powinny być. Wsparte. To jest efekt głębokich, dogłębnych analiz, gdzie te nisze i gdzie te przewagi konkurencyjne Europa w dzisiejszych czasach, kiedy w globalnym wyścigu Chiny, Rosja, Stany nie biorą jeńców, gdzie Europa może tych przewag poszukać. I
jakby szukać tych przewag nie po to, żeby mieć te przewagi, tylko po to, żeby dalej funkcjonować jako efektywna, socjalna gospodarka rynkowa, oparta na jednolitym rynku, a jednocześnie odpowiadająca potrzebom społecznym, jeśli porównamy to w skali światowej, no to z pewnością standard pod tym względem w Europie jest najwyższy, więc jakby to jest te wskazania, te wytyczne, to jest efekt tych analiz i to jest wskazanie tych głównych kierunków. Natomiast oczywiście co do szczegółów, w jaki sposób osiągać te cele, no to wiadomo, że toczą się dialogi, które są jakby indywidualny dialog z poszczególnymi państwami członkowskimi, bo jak wspomniałem wcześniej, ich sytuacja jest różna. I tak na zakończenie tylko jedną rzecz chciałem dodać, że my tu, ja oczywiście wspomniałem, że tu mówimy o gigantycznych pieniądzach i faktycznie to są gigantyczne pieniądze, natomiast warto pamiętać o tym, że jakby to celem budżetu unijnego w tym przypadku ma być nie tyle nawet ten impuls fiskalny, czy powiedzmy odchodzimy trochę do niej, to nie jest keynesowska logika, która tutaj przyświeca, chociaż odrobinę też, bo założenia są, żeby jak najszybciej te pieniądze wydać, żeby trochę uruchomić te procesy gospodarcze. Natomiast ważniejszą być może stroną tego przedsięwzięcia budżetowego jest właśnie zmiana, taki impuls do zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich. Po to właśnie dokładnie, żebyśmy ten koniec, jakby efektem tego było uzyskanie tych przewag w wyścigu światowym. Natomiast oczywiście to jest, no to wymaga inwestycji, to wymaga ukierunkowanych inwestycji, przynajmniej w pewnym stopniu zdefiniowanych inwestycji, po to, żebyśmy byli po prostu w tym konkretni. Pieniądze można finansować pewnie wszystko, tylko trzeba mieć na to pieniądze. Natomiast wiadomo, że w jakiej sytuacji są finanse publiczne w Europie, w całym świecie, więc jakby musimy dokonywać pewnych wyborów. No i to jest ten wybór, to jest to wskazanie. No dobrze, bardzo dziękuję za nakreślenie perspektywy europejskiej. No to z naszej dyskusji wynikałoby, że nie wiemy, a skąd wziąć pieniądze. Natomiast wiemy tyle, że należy stworzyć długookresowy plan, który pozwoli nam wyjść silniejszymi, a konkurencyjnymi na szczeblu krajowym i europejskim. I na te pytania postaraliśmy się odpowiedzieć tutaj wraz z panelistami. Dzisiaj byli z nami zdalnie pan Janusz Jankowiak, pani Monika Kurtek oraz pan Grzegorz Radziejewski. Natomiast tutaj na scenie pan Piotr Patkowski i pan Jan Zygmuntowski. Ja również dziękuję za uwagę, Sonia Buchholz, i zapraszam na kolejny panel.